Witajcie na kanale Po prostu Kuchnia. Dzisiejszy przepis: skrzydełka w panierce. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy skrzydełka, olej, paprykę słodką, pieprz, sól, jajka oraz bułkę tartą. Dokładna lista składników wraz z proporcjami za chwilę się ukaże. Znajdziecie ją również w opisie filmu. Na początek zajmujemy się skrzydełkami. Skrzydełka należy umyć i kroimy je na trzy części. Gdy skrzydełka mamy już pokrojone, zajmijmy się marynatą. Do miski wlewamy 2-3 łyżki oleju. I wsypujemy sól, pieprz oraz paprykę słodką. I to jest cała nasza marynata. Teraz należy to wszystko ze sobą wymieszać. I teraz marynujemy nasze skrzydełka. Do miski wkładam sobie parę skrzydełek. Jeśli nie chcecie piec lotek, można je wyciągnąć i później dodać do zupy. Ja lotki również upiekę. Skrzydełka zamarynowane. Przykrywam je teraz folią spożywczą i wstawiam do lodówki na godzinę czasu. Po godzinie czasu wyciągamy z lodówki nasze skrzydełka i zaczniemy je panierować. Przekładamy do jajka i do bułki tartej. Bułkę tartą dociskamy do skrzydełek i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak panierujemy wszystkie nasze skrzydełka. Skrzydełka zapanierowane. W międzyczasie nastawiłam sobie piekarnik, aby się rozgrzał do temperatury 180 stopni. Z grzałką góra-dół, bez termoobiegu. I teraz lekko polewamy olejem skrzydełka. I tak przygotowane skrzydełka wstawiam do nagrzanego piekarnika na 1 godzinę. Po godzinie czasu sprawdzę, czy skrzydełka się upiekły. Po godzinie czasu skrzydełka są już upieczone, mięciutkie, chrupiące. A tak prezentują się gotowe skrzydełka. U mnie dzisiaj jako przystawka z sosem czosnkowym. Link do sosu czosnkowego znajdziecie w opisie filmu. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję!